Dzień dobry, dzisiaj gościem Radia 5 w ramach audycji z ratusza jest prezydent Ełku, pan Tomasz Andrukiewicz, witamy. Dzień dobry. Zaczynamy od tematu, który powodowany jest aurą, czyli początek sezonu grzewczego w Ełku. Dzisiaj mamy pierwszy dzień października, w zasadzie już od wczoraj część naszego miasta była ogrzewana. Dodam, że w naszym Ełku mamy dwie ciepłownie, ciepłownia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czyli ciepłownia miejska i ciepłownia należąca do spółdzielni mieszkaniowej Świt. O to, żeby włączyć ciepło, wnioskują zarządcy, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i wczoraj większość dała sygnał do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, do spółdzielni, żeby włączyć ogrzewanie. Ci wszyscy, którzy mieszkają w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, zarządców, przez administratora, sygnalizują chęć podłączenia i wówczas to ciepło jest podłączane. Dodam, że dzisiaj w większości części miasta już to ogrzewanie funkcjonuje. Tam, gdzie jeszcze nie jest podłączone, przypominam, że trzeba zgłosić się do zarządcy, zarządcy nieruchomości, by to się stało, ale też to jest też dobry czas, żeby wspomnieć o tym, by ci wszyscy, którzy mają indywidualne źródła ogrzewania, w szczególności jeszcze na węgiel czy gaz, by sprawdzili sprawność czy stan techniczny instalacji urządzeń, by uniknąć zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Początek sezonu grzewczego jest dobrą okazją, by o tym wspomnieć. Dlatego też apeluję, sprawdźmy, czy te systemy, instalacje są sprawne, tak żeby nie doszło do tragedii. Teraz dobra informacja dla kierowców, bo w tym tygodniu planowane jest oddanie do użytku inwestycji przy ulicach Pileckiego, Fieldorfa, Nila. Tak jest. Te dwie ulice to są nowe odcinki dróg, które zostały wybudowane już fizycznie na osiedlu Konieczki w części Nowego Miasta. W zasadzie można już korzystać z tej infrastruktury. Całość kosztowała nas 7 300 000 złotych. Z tego udało nam się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Pozyskaliśmy kwotę o prawie 5 milionów złotych na ten cel. Zakres inwestycji obejmował budowę ponad 723 metrów ulicy, z tego 331,5 metra ulicy Pileckiego i 391,5 metra ulicy Fieldorfa Nila. Te dwie ulice są skomunikowane, połączone rondem. To, co jest istotne, to, że przy tej ulicy powstała blisko setka miejsc do postoju. Miejsc, o których bardzo często mówią mieszkańcy, jak są potrzebne. Oczywiście wybudowana została kanalizacja deszczowa, ściekowa, kanalizacja wodociągowa, czyli wodociąg, kanalizacja teletechniczna. Są punkty oświetleniowe, one w tym tygodniu zostaną podłączone. Jest to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana w naszym mieście. Od dzisiaj, a więc od 1 października, wchodzi kolejny etap ełckiego budżetu obywatelskiego. Można głosować na projekty. Tak jest. Zanim o budżecie obywatelskim, jeszcze tylko wrócę na chwilę do Konieczek. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji, wykonawcom, inspektorom, wszystkim tym, którzy pomogli przygotować ten projekt. A skoro o projektach, to mamy też projekty w ramach budżetu obywatelskiego, o czym pan już wspomniał. Od dzisiaj do 14 października mieszkańcy Ełku mogą głosować. Do wyboru są trzy zakwalifikowane projekty. Jeden projekt nieinwestycyjny, dwa inwestycyjne. Dodam, że mogą głosować wszyscy mieszkańcy Ełku niezależnie od wieku. W przypadku osób niepełnoletnich osoba pełnoletnia, czyli rodzic, tylko takie oświadczenie w systemie informatycznym wypełnia. I głosowanie jest bardzo proste, intuicyjne. Mamy trzy formy głosowania. Za pomocą komputera bądź smartfona, wchodząc na stronę elk.budżet-obywatelski.org. Głosując za pomocą karty do głosowania w budynku Urzędu Miasta oraz tutaj nowinka i nowa forma głosowania za pomocą bankomatu we współpracy z kilkoma podmiotami, m.in. z Mastercard, Planet Cash w
naszym mieście w 7 punktach można głosować za pomocą bankomatu, używając oczywiście karty bankomatowej. Pojawia się tam taka informacja na ekranie w momencie, kiedy wprowadzamy kartę, budżet obywatelski, chcesz zagłosować. Jest bardzo intuicyjne, proste, w 7 miejscach, między innymi w Urzędzie Miasta, w innych punktach, które są wskazane na stronie internetowej miasta. Zachęcamy do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim, a są 3 projekty, 2 inwestycyjne, zakup ambulansu typu C na potrzeby zespołów wyjazdowych. Karetka ta będzie służyła do przewożenia pacjentów do innych placówek medycznych, czyli do transportu międzyszpitalnego pacjentów do domu. 2 projekt inwestycyjny to Psi Park Kraina Szczęścia, który obejmuje 3 strefy: małych, średnich psów dla dużych czworonogów oraz wybieg do swobodnego biegania, oraz projekt nieinwestycyjny, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego używania kotłów na paliwa stałe, co powinno przyczynić się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Rozpoczyna się cykl wydarzeń adresowanych do ełckich seniorów. Można powiedzieć, że już się rozpoczął ten cykl, bo w Ełku była ciekawa konferencja senioralna, Srebrne pokolenie w Armii i Mazur, Zdrowie, Siła, Pasja. Co jeszcze w ramach planowanych wydarzeń w mieście? Październik jest miesiącem w czasie, którego w sposób szczególny mówimy o wartościach, jakie niesie ze sobą wiek senioralny i obcowanie z babciami, z dziadkami, z osobami, które mają aktywność zawodową już za sobą. I tak między innymi przygotowaliśmy szereg wydarzeń. Będą one się odbywały między innymi w stajni. I tak już 2 października od 12 do 14 spotkanie poświęcone zdrowiu, profilaktyce, aktywnemu stylowi życia. 3 października od 10 do 13 warsztaty kulinarne z przepisów babci. Będzie można wypróbować i nauczyć się przygotować tradycyjne potrawy z babcinych przepisów. 11 października w stajni od 17 do 22 warsztaty integracyjno-taneczne dla seniorów. I w każdy czwartek października od 14 do 15.30 warsztaty fotograficzne. Tych wydarzeń jest znacznie więcej. Wspomniałem o niektórych z nich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na naszych stronach. Zapraszam seniorów, tych zrzeszonych, niezrzeszonych, do uczestnictwa w tych wszystkich wydarzeniach, które w miesiącu październiku będą się odbywały. Zakończyła się 9. edycja Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych. 17 celów. W piątek, 27 września, był finał festiwalu, pokazy nagrodzonych filmów i wręczenie nagród. I wśród konkursowych filmów znalazła się produkcja Urzędu Miasta Ełku. Dzieło pod tytułem Wszyscy razem tworzymy ełcką wspólnotę. Film zajął 2 miejsce w kategorii samorządy i zdobył srebrną tarczę. Tak jest. Jest to festiwal filmów 17 celów. Jedyny festiwal poświęcony krótkim, do 5 minut filmom z zakresu zrównoważonego rozwoju. Film został zrealizowany w ubiegłym roku we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami z naszego miasta, w których występuje między innymi pan Gajko, Krystian Dawid Dobkowski, Krystian Wasilewski, Krzysiu Hirschlit, podopieczni też Akademii Dynamit i parę innych osób, które pokazały swoje pasje, swoje życie, o tym, że będąc osobą z niepełnosprawnościami można realizować te pasje. My ten film dzisiaj umieszczamy, przypominamy, zachęcamy do obejrzenia i takiego spojrzenia, że wśród nas żyją osoby o szczególnych potrzebach, osoby z niepełnosprawnościami, które kochają, mają rodziny, pracują, mają swoje pasje i są wspaniałymi członkami naszego społeczeństwa. Wczoraj miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej z dziejów Ełckiego Kombinatu Mięsnego. Ta wystawa jest w przestrzeni publicznej w Parku Solidarności. Wystawę można oglądać do 3 listopada. Dlaczego warto? Dlaczego warto? Na początku lat 70., w zasadzie 71 roku, zapadła decyzja o budowie Ełckiego Kombinatu Mięsnego, największego nawet do tej pory zakładu w naszym mieście. Jako ciekawostkę dodam, że został on oddany 50 lat temu do użytku w lipcu w 74 roku, a w latach 70. był budowany, właśnie na początku lat 70. był między innymi budowany przez firmy zakontraktowane z Berlina Zachodniego, co w owym czasie nie było taką czymś powszechnym. Zakłady mięsne funkcjonują do dzisiaj.
Mała wystawa ciekawa w Parku Solidarności do początku listopada. Zachęcam, by ją obejrzeć. Powstała ona we współpracy Muzeum Historycznego w Ełku z Archiwum Państwowym. I teraz z Parku Solidarności przenosimy się do parku, ale naukowo-technologicznego, bo tam jest wydarzenie tutaj adresowane do studentów. Jest konkurs. Jaki? Tak jest. Twój startup, twoja przyszłość, konkurs adresowany jest i warsztaty do osób, które ukończyły 16 lat, czyli które są uczniami naszych szkół średnich, ale także studentów i osób, które już ukończyły studia, ale interesują się nowymi technologiami. Konkurs tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest sztuczna inteligencja, biznesowy sztos. To jest okazja, by rozwijać swoje umiejętności, zdobyć praktyczną wiedzę i zawalczyć o atrakcyjne nagrody. Sztuczna inteligencja towarzyszy nam już od kilku dobrych lat, rozwija się i ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo, na funkcjonowanie. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Mówimy o tym dzisiaj, ponieważ właśnie od dzisiaj do końca miesiąca można zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach. Rejestracja trwa do 31 października, tak jak powiedziałam. Liczba miejsc jest ograniczona. Do udziału zakwalifikuje się tylko 40 osób. Każdy uczestnik weźmie udział w specjalistycznych warsztatach z udziałem specjalistów. Finał konkursu natomiast odbędzie się 30 listopada w formule takiego hekatonu w Parku Naukowo-Technologicznym pod okiem doświadczonych mentorów z branży technologii i biznesu. Zespoły będą tworzyć innowacyjne rozwiązania. Każdy uczestnik, czyli ta 40 zakwalifikowanych osób, otrzyma też bono wartości 100 zł na zakup drobnego sprzętu elektronicznego, a zwycięskie zespoły otrzymają bony o wartości pierwsze miejsce 4000 zł, drugie miejsce bono wartości 2000 i trzecie miejsce bono wartości 1000 zł. Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy na stronie naszego Parku Naukowo-Technologicznego. Park Naukowo-Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu, który realizuje szereg projektów skierowanych do przedsiębiorców, organizuje konkursy startupowe i szerzy wiedzę na temat nowych technologii. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie. Panie prezydencie, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.